Cześć, z tej strony Uja, witam wszystkich serdecznie. Jest ze mną Gromo, który też nagrywa na YouTube'a. Już się z nim nawet witają na czacie. No i będziemy sobie jeździć w plutoniku i zarabiać. Cześć. Hej. Siemanko. Nagrywacie coś? Nagrywamy, będziesz mógł dołączyć jak chcesz. A nie, nie, to ja sobie idę, on nie przeszkadza. Mikrofon naprawiłem, Gromo. No i słychać ładnie. Jest co, sterowniki zainstalowałem. Nowe. Możesz zacząć karierę w Radiu Maryja. O, leker. Teraz będę im wszystkich molestował tym. Nagrywać już coś? Nie. Tak. Teraz będę mógł z powrotem mój cały batalion molestować tą pandą, tym małpami. Dobra, nie przeszkadzam. Byle nie w tej chwili na tej kanale. Nie, uciekam, nie przeszkadzam. A jakby coś, to tam... Później podejdę do was, jak będziecie mieli chwilę. Uciekam. Dobra. User left your channel. O. Tak to jest u mnie na kanale, niby jest zamknięte, ale wszyscy uważam. No, szefostwo wejdzie wszędzie, no. Wiesz. Panuj szefa swego, możesz mieć gorszego, co nie? No właśnie. Ważne, że pokój wysprzątany, czysto, no i o to chodzi. Kiedyś dużo osób narzekało na tego leoparda, on jest całkiem dobry. Dałem od swojego w tyłek. Szczęście za zero. Trafia. No nie mogę się coś wstrzelić. Chciałbym wyjechać, pokazać dół. Tak nie za bardzo wiem, czy mam na to chęć. Tak a propos pojazdów, w tym obecnie najlepiej ci się gra? O rany, a na którym tierze? Bo tego jest naprawdę dużo. Jesteśmy na zarabiaczkach, na szóstym. Na zarabiaczkach to tak, powiem ci, że teraz Merkawą. Masakrycznie dobrze. A niestety czołgi premium mam wszystkie oprócz siódemek, jeśli chodzi o czołgi premium. No ja mam tak miło, że mi dają wszystko co jest, więc... Mogę sobie tak, pokazywać i testować. Ten, jak się widowie pytają, skąd masz. Zawsze odpowiadasz, że masz kontakty. Nie, no po prostu nagrywałem od początku, spodobało się. No to i chcą, żebym pokazywał dalej, no to pokazuję. Zresztą jestem, wydaje mi się, że na YouTubie nikt ode mnie więcej nie pokazał. Na polskim nie, YouTubie. Tam chyba... Kurczę, jak wypowiadam jego nick, to mam wrażenie, że przeklinam albo coś, czyli chodzi o pewnego banego. A był jakiś bany. On miał te jech! Tak. No on też tam dużo na początku za AW dawał, a potem jakoś tak przestał. Część się wykrusza, część się nudzi youtuberów. Tak jak też taki filmik nagrałem właśnie, że mało osób wybije się na YouTubie, bo zwyczajnie... O kurczę, ale gościu poszedł. Niesamowite. Taki rajd. Już został, wiedział, że nie ma tutaj zbyt dużo do roboty. Nie chciał przedłużać. Nie, widziałeś, zostawili go. No i ja też czasami, jak mnie tak zostawi drużyna, to jadę, żeby... Znaczy zostawili. Przed nim zginęło z 4-5. Mógł im pomagać, a nie stać gdzieś z tyłu. Nie wiem, gdzie on był wcześniej. Czy tam nikt go absolutnie nie zostawiał. No to on raczej zamarudził. Przed nami szybcioszek. Wiesz, Uja, ja muszę się na bazę wrócić, bo mam wrażenie, że zaraz tam ktoś tam wjedzie. I będzie problem. No chyba ktoś tam jest. O właśnie. Chociaż Ercek tam leci,
Arcak płynie w miarę szybko tam do... Bardzo fajnie mi się też Chińczykami grało, jak weszła ta linia. Jakaś taka zwrotna i świetnie wyglądają te czołgi. Powiem tak, nie mam... ósemką tylko nie grałem. Mam ją kupioną, ale... To znaczy nie mam jej kupioną, mam ją odkrytą, ale nie kupioną. To jest jedyna ósemka, którą nie grałem z tych chińskich. WZ-ka, ta premium, przekokszona moim zdaniem. No była, jak wyszła, robiła furorę, no. Nie wiedzieli gracze, jak ją po prostu tutaj otworzyć. No i wtedy akurat też jakieś turnieje się... A coś było, że tylko one jeździły na piątkach. Pamiętam, wszyscy na tych WZ-ach jeździli. Mocna była. Ale ziemniakiem rzuciłem. Rakieta, skończę żywot. Rakieta? Aha, od tego. Begielta. Kiedyś ludzie uważali go za słaby, a teraz już nie uważają za słaby tego lajta. No bagietka jest fajna. No cap, a potem przegramy już. Tak, często się to zdarza. Jedzie gościu, który 390 na 2-3 strzały jest i... Będzie świecił na tym moście, jak... Nie masz wrażenia, że na przykład Ice jest lepszy niż jego normalny odpowiednik? Nie. Mam takie przeczucie, że jakoś więcej dingam tym Ice'em niż... Bo może zacząłeś nim grać, jak już opanowałeś wcześniejszego i takie wrażenie. Wiesz, najpierw grałeś na zwykłym na pewno. Tak. Dopiero później, no to na zwykłym na początku było wiadomo, zanim się nauczy porządnie, to trochę mija. I potem już się nauczyłeś, dostałeś tego, no i taki pewnie ten efekt. Jak tego Ice'a zdobyłem, bo to był wtedy event. No powiem szczerze, no czułem się jakbym jakimś niezniszczalnym pojazdem jeździł na początku. W porównaniu ze starym. Znaczy, wiesz, tam on, go chyba siódemki od przodu, tam już wtedy pojawia im się na zielono, a przynajmniej na żółto, więc już nie ma takiej mocy. Siódemki już pancerz. Mogą się niektóre chyba wbić w wieżę. No to tak jak mówię, no, jak cię rzuci na dole, to nie jest Challenger jedynka. To jest czołg, który naprawdę ciężko przebić i coś mu zrobić nawet, kurczę, tam dziewiątką. Challenger ma jeden weak spot. Każdy z tych challengerów. No to okienko na środku na wieży, nie? No, po lewej stronie. Tam wchodzi za fulla. I nie każdy o tym wie. Każdy próbuje się wbić w to okienko. Albo gdzieś tam łaskocze po tym włazie dowódcy. I rzucaj znowu. A dwa pierwsze miejsca nasze, co nie? No drugie, trzecie chyba, tak? Ja patrzę pod względem do Major. Expo mnie nie interesuje. Rozumiem. No u nich ta bagietka ładnie, 5300 do Major. Ładnie zagrał. Zaskoczył mnie trochę, bo dostałem od niego z rakiety. Uszkodził. No mam dosyć mocne te rakietki. No i a że dostałem od pupy strony, to rozwalił mi silnik i zdjął gąsienicę. Ja nie miałem już zestawu naprawczego. Zanim się naprawiłem, to mnie z magazynku po prostu... Przełączył się i dokończył? Tak. Pogryzł. Nie zdążyłem uciec już. Teraz chyba dosyć równo rzucił 23, to... Masz czego dobrać? Ile zarobiłeś? Można wiedzieć? No już teraz ci nie powiem.
To teraz bez Premki gram, bo miałem też trochę dłuższą przerwę. Premka się skończyła, więc będę sobie kupował za jakiś czas. Na ten patch czekam, poprawiający sporo. No ten patch to wyszedł. Ja nazywam być albo nie być. O, aż tak to chyba nie będzie, ale może poprawić na przykład połowę rzeczy, jeszcze część zostawić. Wiesz, jak to bywa w tego typu grach. No ale oby jak najwięcej poprawił i faktycznie gra ruszyła do przodu. Tutaj te Lords of... Jak to było? Lords of War? Czy tak to się nazywało? Lordowie Wojny. No, Lords of War. Ten tryb może bardzo dużo dać. No. Teraz ciebie witaj. Widzisz. Czasem ktoś nas rozpozna. Czasem się zdarza. A czasem powitania są takie mniej miłe. Też się zdarza. I co, na miasto? Nie wiem, te siódemki mnie trochę... Wiesz, że będą nieciekawie te osiemdziesiątki? W razie czego wypchnę cię pod wroga i ucieknę. Tak, nie, no i potem schowaj się za wrakiem. Tak. Robię jak ostatnio mój ostatni plutonowy, czyli on mi wytłumaczył, że to był taktyczny odwrót. No tak, jednego zostawiają na pożarcie, a reszta chodzą. Takie zwierzęta tak robiły, tylko nie pamiętam, czy wilki, czy jakieś inne, takie stadne. Nie wiem, wiem, że góry mają taką hierarchię, że wysyłają najsłabszego, najstarszego, żeby sprawdził, czy... No tak, tego co nie żal stracić, nie? No sensownie. Życie jest bezwzględne po prostu. Tak jest. Przetrwają najsilniejsi. Otóż to. Dobra, tam ich sporo, ale nas też tu trochę jedzie. 180 lewa. A jak tam jest 180, to ona nie jest sama. A skąd ta pewność, że nie jest sama? Bo nikt zazwyczaj sam się tu nie wybiera BTK-ami. W każdym razie ja jadę tylko wtedy, kiedy mam jakieś wsparcie. O, mówiłem? Jest Leopard. Nie trafił, strzelił. Kurczę. Właśnie. U góry jeszcze coś siedzi. Tak, no support tego skilla. Fox. Zaraz będzie z rakiet. Przepraszam, sypał. O, szedł. No, sobie posypał. Z tej uliczki nie wyjedziemy. No. Uważaj, Uja, to 80 chyba na ciebie. Aj, za dużo ich tu. Osłoniłeś mi go teraz. Kurczę, na gąskim mi postawił. Jak? Identyfikuj wrogi czołg. Wiemy. To czy nie za żywotni jesteśmy, no ja już w ogóle. A, wypadłeś już. Przed chwilą to mnie rozwalił właśnie typek. Typek z Turka, to też jest dosyć liczny klan. Kiedyś ich dużo było.
Uczepiłem się przez chwilę o jakąś niewidoczną teksturę. I... O, takie rzeczy też właśnie powinni poprawić. No zjedź na mnie, no daj mi szansę. Nie da. Ale zaraz go tam objadą nasi. Widzisz, ten VM-ka go jedzie. Widziałeś, gąski mu zdjąłem. Przestrzeliło? A. Teraz się nie wbiłem. Kurczę, boję się poczekać, bo pokazuje cały swój spód. Przydałaby się jeszcze kamera z oczu gracza. To by było fajne, jakby dodali po śmierci. Dobra. Proszę nie śmiać z wyniku, to, że mam 3 fragi, nic nie znaczy. A ja czasem takie resztkówki się zbiera, no ale dobijać trzeba. Zawsze to jednej lufy mniej. No właśnie, w końcu strzela, co z tego, że ma 5 HP, czy ile tam. No Foxa to chyba ty pierwszy trafiłeś, zostało mu 38 HP, tak? No to czasem jest kwestia aż nie sekundy. Tak, to ten kolejny był chyba na 100 parę HP, no i ten miał, był na 400. Zarobiłem 190 teraz. Ale tak jak mówię, bez premki. A mój czołg szuka garażu cały czas, mam ładowanie z innego garażu. Ja zarobiłem 220 tysięcy. Kątem prem. Z premką. Wyświeciłem za 2100. Możesz puszczać. Wspominać, bo ja rzadko jestem tym, co trzyma Pluton, no tak. Nigdy nie wiesz, kiedy awansujesz na plutonowego. O, ja już tutaj byłem rekruterem, ale... Nie bawią mnie takie obowiązki, o tak. No, dużo nowych ludzi poznajesz. Są pewnie gorsze fuchy. Ponoć jakąś panią w klanie tutaj zrekrutowaliście. A nie wiem nawet. Teraz czy jest. Kiedyś była chyba jakaś dziewczyna przez chwilę. Rodzynek się trafił? Tak. W batalionie, który ma dopisek boys. No, co zrobić? Gender. Wszędzie gender. O równouprawnienia kobiety walczyły, tak więc... To niech teraz noszą. Tak jest. Zabroni do obrony ojczyzny. Tak jest. Moją eks-małżonką, ponieważ nadal jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, kochamy takie potyczki słowne właśnie. Taka wojna damsko-męska. No to kilka dobrych filmów było nakręconych właśnie. Zresztą teraz z nią byłem z nią na urlopie przez tydzień czas. No widzisz, tak to jest właśnie, że czasem papier dużo zmienia, nie? Bez papierku jest to o wiele fajniej. No, wiesz, my dzieci nie mamy, ale tak, w małżeństwie, jak to w małżeństwie? No ciężko nam było, są mamy odmienne podejście do życia czasami, ale jako przyjaciele, no to... O. To zawsze obca baba, nie? Coś nie pasuje, to zresztą inaczej traktujesz. Tak. Spędziłem z nią tydzień na Mazurach i o dziwo wszyscy żyją, o tak. No właśnie, i wszyscy szczęśliwi, no. Można. Można. Da się. Pierwsze słowa na czacie. Tak jest. To jest najpopularniejsze chyba słowo, jakby tak zrobić jakąś taką wyszukiwareczkę słów popularnych. Jeszcze PL Noob się dosyć często jest. No proszę. A czy my mamy aż tyle noobów? No to oni jest tak chyba ogóle... przez zazdrość przemawia u nich, że u nas potrafią się jednak ci polscy gracze zorganizować mimo wszystko. W każdej grze. I poza tym, wiesz, jak ktoś ma tam PL-kę w wiadomowniku, no to sobie rozpoznasz, że tutaj też są jakieś programiki czy coś, że rozpoznają, że to z Polski? Nie, wątpię. Ale to niektórzy mają takie polsko brzmiące, wiesz, niki.
Coś już tam jest u góry. Tak, tak. Większość też bitew zaczyna się od 7K.pl, co nie? No to... A, no jak tak, to fakt. Chociaż ja już dawno nie widziałem takiego powitania. No ja dzisiaj jeszcze nie, ale wczoraj sporo razy. Dwa magiczne słowa, które w wocie wróżyły nieszczęście. Tak. A w wocie czym lubisz grać? Wiesz co, lighty i medy. Czyli też ci brakowało prędkości, tak? No tam moim ulubionym pojazdem w ogóle to była MX 90 z wiatr. Na górce. Jego cień, żeby do niego strzelić. Dlaczego? Bo on do ciebie strzelił. Strzelił do mnie, już wiem gdzie stoi. Cały czas tam jest. Teraz się wyświeć. Kurde no, męczy mnie ten mały. Bo Arts jest. Oj, Arta sypie. Sypie. Świecisz. To, że ja tego Chieftaina chcę skończyć. To niestety będzie przegrane chyba. Zobaczymy. Zmieniliśmy się flankami. W większej stracie. No coś nas już tutaj. Może ktoś tu będzie świecił. No najgorsze jest to, że jeszcze tego RC-a nikt nie złamał. Tam się świecę. Tutaj mam zasłonę. Nie było co zbierać. Zaraz zmienię pojazd. Tylko boję się jednej rzeczy, że jak wezmę lighta, to zacznie narzucać na tą mapę, tą kopalnię odkrywkową. Haj, coś tam. A nie lubisz jej? Nie na lightach. Na MBT-kach nie ma problemu, ale na lightach nie odnajduję się na nim. I tak to miało być, no zobacz. Tak, niestety nie dla nas. Już chyba do garażu, czy? Tak, możemy już skończyć. No bo mnie i tak trochę dłużej wrzuca niż ciebie. Dobra, myślę, że materiał już jest wystarczająco długi, 3 bitki, tak jak poprzednio, więc będziemy się żegnać. Jak chcesz coś powiedzieć, to śmiało. Pozdrawiam wszystkich widzów UI. No właśnie, spróbuj to odmienić dobrze. Zawsze lubię, jak ludzie się męczą. Taki nick. Dobra. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.